Jesteśmy dzisiaj na planie drugiej szansy, no i drugiego sezonu. To musi być chyba spora satysfakcja, że się udało i ten serial trafił do serc. No tak, wiadomo, bardzo się cieszymy i ten pierwszy sezon był dla nas taką wielką przygodą, ale też sprawdzianem. I na początku, jak rozmawiałyśmy, to nie wiem, czy pamiętasz, ale ja mówiłam, że nie wiem tak naprawdę, co z tego wyjdzie i nawet jeżeli my będziemy zadowoleni, to nigdy nie wiadomo, czy to trafi właśnie w gusta i do serc naszych widzów. Wszystko się udało, my mamy satysfakcję, widzom się podoba z tego, co przynajmniej wiemy. No i decyzja zapadła, że robimy drugi sezon, kontynuujemy tę przygodę. Dzisiejszy dzień zdjęciowy to jest 12 godzin, a widziałam w planie, że nawet jest napisane, że może to przekroczyć te 12 godzin. Ty jesteś prawie w każdej scenie. Wyobrażam sobie, że te wakacje wysiłkowo są dla ciebie naprawdę sporym wyzwaniem. Ponieważ wątki, które w pierwszym sezonie zostały jakoś nakreślone, narysowane, dotknięte, w drugim sezonie jakby dostają skrzydeł i się rozwijają, więc nie jest już wszystko tak skupione tylko i wyłącznie na Monice. Ona jest cały czas oczywiście wiodącą postacią, jakby przez nią opowiadamy wszystkie historie, ale też poszczególne wątki się rozwijają i to mnie odciąża, przyznaję. To chyba jest ulga trochę, prawda? Więc trochę ta odpowiedzialność też się rozkłada, z czego się bardzo cieszę. No bo przecież tu są całe wakacje, prawda? Rzeczywiście te zdjęcia trwają aż do września prawdopodobnie. No, nawet dłużej. Ale mieliśmy 2 miesiące wakacji, 2 miesiące przerwy, więc ja je wykorzystałam bardzo intensywnie. No i po skończonym sezonie też będę miała przerwę, więc nie mogę narzekać. Ale są jakieś sposoby na regenerację w tym kamperze, gdzie można trochę odpocząć? Czy to jest kawa, czy to jest mała drzemka właśnie z drugiej strony? Jest przerwa obiadowa godzinna zawsze w trakcie takiego dnia długiego zdjęciowego. Staram się szybko zjeść obiad i przespać się chwilę.